Baśnie braci Grimm są znane milionom dzieci. Baśnie takie jak Jasi Małgosia, Śpiąca Królewna, Rozszpunka, Czerwony Kapturek są znane już od wielu pokoleń. Ale mało kto wie, że bracia Grimm nie napisali tych baśni. Zajmowali się oni spisywaniem podań ludowych, legend oraz mitów. Swój pierwszy tom wydali w 1812 roku, nazywając je Baśnie braci Grimm. Od tego momentu zyskały one ponadczasową sławę. A wy lubicie baśnie braci Grimm?